to jest ogłoszenie, że będzie ta awaria trwała do 2 godzin nocy wieczornej. Do dzisiaj cały dzień, 27, prawda, w czwartek nie będzie. I jak pan sobie radzi? Proszę panią, każdy sobie radzi jak może. Podgrzewa się trochę tylko kaloryfery, ogrzewanie elektryczne i to wszystko. I coż można więcej. No my w tej chwili radzimy, wychodziłyśmy, a teraz przychodzimy, zimno będzie. To trzeba wietrzyk wyciągnąć stary, elektryczny, grzać, bo przecież się to zaziębi. Połamie cały. A my mamy i ciepłą wodę, to jeszcze nie dobrze. Ani się umyć, ani nic. Na szczęście mamy w domu pożyczony piecyk, i którego jeszcze nie zdążyłam oddać, i grzejemy się w jednym pokoju. Woda jest, także nie jest źle. Zmartwiłam się tylko, że nie ma ciepłej wody, ale poczekamy podobno do wieczora, może panowie naprawią. Także nie wpadamy w panikę, czekamy do jutra, ewentualnie do pojutrza. Nic się na razie nie dzieje. Takie rzeczy się zdarzają. Pękła rura na Puławskiej. Są zimne kaloryfery, ale w domu nie jest aż tak zimno. Idzie wytrzymać. Na dworze jest ciepło. To może ja będę teraz do komory. Może to wyglądać tam, tak? I już jest izolacja, już jest dziura znaleziona, już będziemy powoli odcinać i usuwać awarię. Czyli kiedy można się spodziewać? Kiedy przychodzi, tak samo przychodzi na drugą zmianę od 18 i będziemy starali się jak najszybciej to zrobić. Nie mogę państwu powiedzieć, kiedy to będzie, ale jak najszybciej będziemy starali się robić.